Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Trudy przygotowań widać, obserwując siatkarki. Trenerzy bacznie przyglądają się zaangażowaniu i postępom w pracy swoich podopiecznych. Postęp wygląda naszym zdaniem bardzo dobrze. Oczywiście wszystko pierwsze mecze, pierwsze sparingi, pierwsze turnieje, które rozegramy na końcu września, w ostatnich dwóch tygodniach września, no i następnie liga, no ale wszystko wygląda zgodnie z planem. Wszystkie zawodniczki trenują, wszystko jest dobrze. Siatkarki nie mogą się już doczekać pierwszych meczów, nawet nie tych o punkty, a gier sparingowych. Głównie trenujemy, także spędzamy na sali i na siłowni bardzo dużo czasu, także jeszcze nie ma żadnych meczów, sparingów, może dlatego tak troszkę zawiało pesymizmem. Najgorsze już chyba za zawodniczkami, choć kilogramy wciąż muszą przerzucać. Zajęcia są urozmaicone, na przykład odbywa się praca z piłką. Początek jest zawsze taki ciężki, bo dziewczyny wracają po przerwach. Niektóre oczywiście trenowały więcej lub mniej i zawsze te pierwsze obciążenia treningowe rosną systematycznie do góry, więc zwiększa się zmęczenie organizmu, mięśnie są troszkę ponaciągane. Z biegiem dni to się wszystko uspokaja, organizm aklimatyzuje się do danych obciążeń i teraz już jesteśmy na tym etapie, że myślę, że dziewczyny już spokojnie wytrzymują taki dzień treningowy, gdzie rano trenujemy około 2 godzin, a po południu 2,5 godziny, więc już teraz to jest taki standard. Oczywiście więcej jest teraz elementów taktycznych, więcej ćwiczeń jest już bardziej nakierowanych na pracę zespołową, czyli powoli ustawiamy dziewczyny w szóstki i tam doskonalimy nasz system gry. Impel już trenuje w komplecie. Przed ubiegłym sezonem kadra była podziurawiona niczym szwajcarski ser. Trenuje się zupełnie inaczej w 4 osoby, a inaczej kiedy jest 11 czy 12 osób. No tak jak już mówiłam, powoli możemy wchodzić już do treningu taktycznego, do gier szóstkami, a w zeszłym sezonie mogliśmy to zrobić dopiero pod koniec przygotowań. Pierwsze mecze sparingowe wrocławianki rozegrają w drugiej połowie września. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.